Wspólnie z Fundacją Misji Obywatelskiej organizujemy już po raz trzeci wspólnie wydarzenie. Pierwsze miało miejsce w ubiegłego roku, kiedy był wykład tematyczny na temat organizacji pozarządowych. Było to w ramach projektu Uniwersytet Ludowy i następnie w ramach projektu Historia oczami Podkarpacia, też przy współpracy z tym stowarzyszeniem, pojechaliśmy na wycieczkę do Rzeszowa. Kolejnym elementem tej współpracy na terenie Kańczugi był projekt Historia oczami Podkarpacia, Powstanie Styczniowe, gdzie przedstawiciele seniorów naszych i szkolna młodzież ze szkoły podstawowej udała się na taki historyczny wycieczkowy wyjazd do Rzeszowa, na stary cmentarz, gdzie złożyli symboliczny wieniec pod pomnikiem, wysłuchali wykładu doktora Piotra Szopy z Instytutu Pamięci Narodowej oraz udaliśmy się do IPN-u, gdzie młodzież miała taką żywą lekcję historii, mogli zapoznać się z archiwizacją dokumentów. Fajny dokument nam pan z IPN-u pokazał, który mówi o zaginionych dzwonach z kościoła z Kańczugi. Zgłoszenie było przez naszego ówczesnego proboszcza księdza Pęcherka. Widziałem tylko jedną stronę tego dokumentu, nie wiem co było z drugiej, ale to już jest historyczne, że coś takiego jest i posiadają w IPN-ie. Także szanowni Państwo, wracając do dnia dzisiejszego, ja się bardzo cieszę, że kolejny raz możemy współpracować z Fundacją Misji Obywatelskiej. Dziękuję panu Oskarowi Jurkowi, panu Adamowi Porębie oraz Antoniemu Mijakowi i nowej ekipie, która dzisiaj się w takim szerszym gronie pojawiła. Mamy przyjemność wygłosić dla Państwa prelekcję dotyczącą budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski jest to taki temat, nad którym troszeczkę warto się pochylić, bo to dotyczy tutaj naszego takiego środowiska lokalnego. Po moim wykładzie będzie też taka króciutka wystawa prac już zapowiedzianego pana Marcina Sobczaka. Jest mieszkańcem Kańczugi, artystą, rysownikiem, który od 2019 roku jest stałym współpracownikiem Gazety Jarosławskiej. Prowadzi cotygodniowy kącik, prezentuje tam swoje prace, kapliczki, kościoły, obiekty zabytkowe i opisuje historię, więc naprawdę wspaniały pasjonat takiej historii, kultury i talent rysowniczy. Będą się Państwo mogli tutaj zapoznać z jego po prostu pracami. I ostatnim elementem dzisiejszego naszego spotkania będą warsztaty rekondzielnicze. Przeprowadzą je panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Miejskich z Kańczugi. Także dzisiaj mamy takie środowisko nasze, które tutaj będzie aktywnie z Państwem współpracowało. I naszą propozycją jest, tak jak z panią Joasią rozmawialiśmy, wycieczka do Przemyśla, zwiedzanie muzeów. Zaczniemy od muzeów dzwonów i fajek, a pozostałe to będzie tajemnica, wyjdzie w drodze. I jeszcze taki temat, czy Państwo by na przykład 2 sierpnia odpowiadała, taki termin? To jest środa. Pierwotnie zakładaliśmy, że zrobimy 29, ale panowie z fundacji nie mogą wtedy, bo mają inne sprawy służbowe, więc czy gdybyśmy ustalili na 2 sierpnia, odpowiadałoby państwu? Wyjazd byłby tak w granicach godziny 8:10 z przystanku autobusowego. Jeszcze do pani Asi szczegóły podam, ale że jesteśmy razem w grupie i wszyscy słyszą, więc to jeżeli obdzwonimy muzea, do których byśmy chcieli pójść i ten termin dla zorganizowanej grupy będzie po prostu dostępny, to byłby to termin 2 sierpnia w środę. I wyjazd tak wstępnie planowany na 8:10. Także ja dziękuję z tych takich jeszcze spraw technicznych, organizacyjnych i zapraszam Państwa do wysłuchania króciutkiego wykładu na temat budżetu obywatelskiego. Szanowni Państwo, co to jest budżet obywatelski? Budżet obywatelski ma kilka różnych pojęć. Najprostszym takim stwierdzeniem można powiedzieć, że jest to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta oraz gminy mają projekty do zadań
realizacji wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywny proces weryfikacji. Podczas realizacji budżetu obywatelskiego, który składa się z trzech podstawowych etapów, a więc w pierwszej kolejności mieszkańcy mogą zgłaszać określone projekty, które uważają, że należałoby je zrealizować. Może to być na przykład plac zabaw, może to być, nie wiem, remont domu ludowego. Mają to być zadania związane z taką działalnością samorządu. Drugi etap jest to weryfikacja prac, tych pomysłów, które żeśmy złożyli. Ocenia to specjalna komisja powołana. I te zadania, które się zakwalifikują, są wstawiane później na listę. I trzeci etap to jest głosowanie na projekty, które będą realizowane. Podstawowe regulacje związane z budżetem obywatelskim zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym w artykule 5a, który mówi, że budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, a zasady wymagania co do realizacji zadań publicznych w ramach budżetu obywatelskiego określa Rada Miasta w drodze uchwały. A więc Rada Miejska w danej miejscowości podejmuje uchwałę na temat projektu budżetu obywatelskiego, określa tam określoną sumę pieniążków, w ramach której będzie taki budżet realizowany i będą wykonywane zadania. W Polsce dopuszczenie obywateli do decydowania o publicznych pieniądzach jest regulowane przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Mówi o tym Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 130. Ponadto w 2018 do ustaw o samorządach gminnym, powiatowym i województwa dodano regulacje o budżecie obywatelskim, które są stosowane od kadencji 2018-2023. W zasadzie ten budżet obywatelski w formie takiej jakby obowiązkowej to wszedł od 2018 roku, wcześniej chociaż u nas był, ale nie wszystkie samorządy jakby miały chęć go realizować, więc nie był w obiegu, teraz zostało to prawnie jakby sformalizowane. Szczegóły dotyczące projektu budżetu obywatelskiego określają uchwały organu stanowiącego właściwe jednostki samorządu terytorialnego. W gminach niebędących miastami na prawach powiatu realizacja budżetu obywatelskiego nie jest obowiązkowa. Więc Szanowni Państwo, mamy tutaj na planszy taką historię, skąd się ten budżet obywatelski w ogóle wziął. Jest to pojęcie takie dosyć nowe. Idea budżetu obywatelskiego pojawiła się w brazylijskim mieście Porto Alegre, ponad milionowej stolicy Rio Grande do Sol, położonym na południowym krańcu państwa nad Adriatykiem przy granicy z Argentyną i Urugwajem, gdy po latach rządów wojskowej dyktatury 1964-1985, kiedy tłumiono wszelkie inicjatywy społeczne. Dopiero w roku 1989, gdy wybory wygrała Partia Robotników, władze wyraziły zgodę na przeprowadzenie eksperymentu. Jego istota było przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie rozmów decydentów z mieszkańcami w sprawie określania kierunków inwestycji miejskich oraz utrzymanie stałego przepływu informacji między władzami miejskimi a mieszkańcami odnośnie postępu prac nad przyjętymi do realizacji zadaniami. Dotychczas tam było tak, że władza rządziła twardą ręką, mieszkańcy nic nie mieli do gadania, dochodziło na tym tle do różnych buntów. To mogliśmy kiedyś i w telewizji, i w radiu o tym usłyszeć. Później tam dzięki tym zmianom wyborczym troszeczkę przemyślano, żeby dać swobodę obywatelom o decydowaniu i zgłaszaniu, co względem nich jest ważne. Jeśli chodzi o Europę, to europejska wersja modelu Porto Alegre, ten model został pierwszy raz zastosowany w Brazylii i na jego przykładzie kształtowany był budżet w mieście Córdoba w Hiszpanii. Dlatego to rozwiązanie uznawane jest za europejską wersję Porto Alegre, który funkcjonuje od 2001 roku, a więc budżet obywatelski na terenie Europy dopiero od 2001 roku obowiązuje. I było to pierwsze miasto hiszpańskie, Córdoba.
Model ten ma następujące cechy charakterystyczne. Jest skierowany do mieszkańców, koncentruje się głównie na konkretnych inwestycjach i projektach. Mieszkańcy mają władzę, władze lokalne podporządkowane są decyzjom obywateli i stosują proponowane przez nich rozwiązania. A więc jeżeli tam grupa mieszkańców zaproponuje jakąś inwestycję, czy to jest remont, czy budowa jakiegoś ważnego obiektu infrastruktury publicznej, no to władze mają obowiązek się do tego po prostu ustosunkować. W Polsce budżet obywatelski po raz pierwszy wprowadzono w 2011 roku, więc nie jest to jeszcze tak stara inicjatywa. Jeszcze pewno wiele samorządów, które nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać, nie mają tego, zastanawiają się, jak ten regulamin pod uchwałę po prostu stworzyć. I pierwszym takim miastem w Polsce, gdzie zostało to jakby zorganizowane, było miasto Sopot, a jego inicjatorem była Sopocka Inicjatywa Rozwojowa, a więc to było stowarzyszenie po prostu społeczne, oddolna inicjatywa mieszkańców, żeby coś w tym Sopocie z ich inicjatywy po prostu powstało. Grupa działająca na rzecz realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju i zwiększenia partycypacji mieszkańców w decyzjach ich dotyczących. Obecnie wprowadzane jest w wielu innych miastach. Jeśli teraz przeszliśmy do Kańczugi, mamy również budżet obywatelski w Kańczudze. Po raz pierwszy w roku 2019, a więc w tej kadencji, została podjęta decyzja, że będzie realizacja budżetu obywatelskiego i żeby w jakiejś części mieszkańcy mieli wpływ, jaka inwestycja będzie realizowana. Budżet, jest to wydzielona część środków finansowych i na 2024 rok została zaplanowana kwota 210 tysięcy złotych. Zgodnie z unormowaniem artykułu 5 ustęp 5 środki przeznaczone na budżet obywatelski wynosić muszą co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Szanowni Państwo, teraz może się zastanawiamy, co może być realizowane z budżetu obywatelskiego, a więc mogą to być zadania dotyczące na przykład wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów, działań służących poprawie warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Jeżeli jest ogłoszony oficjalnie nabór na składanie propozycji do budżetu, może to zrobić jeden mieszkaniec indywidualnie, może to zrobić sołtys, może to zrobić radny, może to zrobić grupa społeczna na przykład danego osiedla. I jest różnie to organizowane, no wiadomo, że można mieć różne potrzeby. W Kańczudze mamy na przykład 4 osiedla. Można mieć taki pomysł, żeby złożyć jeden jakiś konkretny projekt i wtedy postarać się o to, żeby głosowała, załóżmy na to, cała Kańczuga, a może być tak, że każde osiedle widzi u siebie jakąś potrzebę. Na jednym osiedlu na przykład to będzie potrzebny plac zabaw, na innym, nie wiem, budowa jakiegoś boiska do piłki plażowej, bo na przykład jest taki pomysł określonej grupy mieszkańców. Sposób zgłaszania takich propozycji, a więc propozycje do budżetu obywatelskiego można zgłaszać na różne sposoby. Poprzez internet, wypełniając formularz na stronie urzędu, osobiście lub za pośrednictwem na przykład poczty, dostarczając uzupełniony papierowy formularz do urzędu. Formularz ten powinien zawierać m.in. dane osoby zgłaszającej, a więc imię, nazwisko, adres, ogólne dane kontaktowe, aby później przy weryfikacji można było się do tej osoby zgłosić i powiadomić o ewentualnych decyzjach, czy ten po prostu zgłoszony projekt został zaakceptowany. Podstawowe informacje o projekcie, a więc musi być zawarta w zgłoszeniu nazwa, jak się ten projekt ma nazywać.
propozycję co do lokalizacji projektu, a więc musimy mieć nazwę, na przykład, nie wiem, budowa grzybka tanecznego, musimy zaproponować miejsce, gdzie byśmy chcieli, żeby taki, załóżmy, grzybek został zrobiony, opisać, czy to ma być modernizacja, czy to ma być budowa, no to wiadomo, jeżeli czegoś nie ma, no to jest to budowa, jeżeli obiekt jakiś już stoi, a jest potrzebny go odświeżyć, no to wtedy piszemy, że chodzi nam o modernizację. Szacowane koszty, opis sposób, jaki projekt wpłynie na miasto i gminę i listę osób popierających realizację zadania. A więc szacowane koszty, no wiadomo, że jako mieszkańcy nie jesteśmy w stanie oszacować, że dana inwestycja będzie kosztowała 30 tysięcy czy 50, no podajemy przybliżony szacunek, prawda? I jeżeli w tych widełkach, które są przeznaczone na zadanie, na przykład na Kańczugę się mieścimy, no to jest szansa, że takie zadanie zostanie zrealizowane. Oczywiście w naszym zgłoszeniu z propozycją konkretnego zadania no opisujemy, można powiedzieć, reklamując tą naszą propozycję, jak ono to wpłynie, czy to na estetykę, czy na rozwój Kańczugi, czy na poprawę jakiejś tam kultury sportowej, czy turystycznej. Do takiego naszego zgłoszenia jest potrzebna również lista osób popierających realizację zadania, więc jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł, bądź my wszyscy chcielibyśmy złożyć jakiś pomysł, żeby się w ramach realizacji budżetu to wykonało, to musimy taki wniosek mieć, podpis 15 tylko mieszkańców. Jeżeli mamy więcej, to też jest to fajnie. Więc jeśli chodzi o Kańczugę, mamy tutaj budżet na 2024 rok. Jest to ogólna kwota 200 tysięcy złotych, ale żeby nie było tak wesoło, że to 200 tysięcy złotych jest na Kańczugę, ta kwota jest rozbita na kilka etapów i w poszczególnych etapach są do tego przypisane określone miejscowości ze względu na liczbę mieszkańców. I na przykład, jeżeli chodzi o propozycję budżetu na rok 2022, to mamy coś takiego jak część pierwsza, a więc do 50 tysięcy złotych zadanie dla następujących jednostek pomocniczych: Bóbka Kańczucka, Chodakówka, Lipnik, Medynia Kańczucka, Wola Rzeplińska oraz Żuklin. Każdy mieszkaniec z tej miejscowości ma, załóżmy, jakiś pomysł, chciałby coś zrobić w swojej miejscowości i zgłaszają propozycję. Jeżeli ta propozycja zostaje zweryfikowana, to zostaje stworzona lista i mieszkańcy później głosują. W ten sposób druga część do 70 tysięcy złotych dla jednostek pomocniczych Krzeczowice, Łopuszka Mała, Niżetyce i Rączyna oraz pula do 90 tysięcy złotych dla następujących jednostek pomocniczych: osiedla na terenie miasta Kańczuga, Łopuszka Wielka, Pantalowice, Siedleczka, Sieterz. I szanowni Państwo, został do tego opracowany taki kalendarz. W zasadzie fajnie się składa, że rozmawiamy teraz o budżecie obywatelskim, bo my dopiero z tym projektem na rok przyszły startujemy. Od dnia 17 lipca do 4 września włącznie istnieje możliwość zgłoszenia przez nas jakiejś określonej propozycji. Tak samo mieszkańcy tych poszczególnych miejscowości wymienieni w tych etapach mają własny pomysł i do września mają możliwość go złożyć. Może się zdarzyć taka sytuacja, że w Łopuszce na przykład Wielkiej będzie dwóch czy trzech pomysłodawców i każdy zgłosi własny projekt, a czasem może być tak, że wspólnie dojdą do porozumienia i będą zabiegać o jedną inwestycję dla nich ważną. Później po zgłoszeniu tych naszych propozycji następuje etap weryfikacji zgłoszonych po prostu propozycji. Będzie się to odbywać od 5 września do 19 września włącznie, a więc komisja powołana poprzez burmistrza w składzie kilkuosobowym będzie oceniała złożone propozycje do budżetu i z tych kilkudziesięciu propozycji wybierze te, na które będzie się głosować.
a więc będzie wybierała do części pierwszej określone zadanie, do części drugiej określone zadanie i do części trzeciej będzie również wybierała określone zadanie. Jeżeli te zadania już zostaną zaakceptowane, zostaną oczywiście upublicznione i ostatnim etapem będzie już głosowanie mieszkańców, więc od 19 października tego roku do 2 listopada włącznie zacznie się głosowanie mieszkańców. I 7 listopada będzie ogłoszone wyniki wyborów, jak się po prostu te głosowania mieszkańców zakończyły. Co do Kańczugi, no to tak jak już wspomniałem, forma złożenia takiego propozycji projektu jest u nas w Kańczudze osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, wysyłka pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze z dopiskiem budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy na rok 2024, formularz, a więc ważne, żeby pamiętać o dopisku, wysyłka skanem na adres sekretariatu, adres mailowy oraz poprzez system informatyczny na http://kańczuga-konsultacje.pl. Wszelkiego rodzaju oczywiście informacje są dostępne na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga. Szanowni Państwo, tak jeszcze chciałbym Państwu przedstawić. Decyzja o tym, że realizujemy budżet na rok 2024, zapadła uchwałą Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga na rok 2024. A więc co do, tutaj do najważniejszych takich jakby składników tej uchwały jest planowana kwota na realizację zadań 210 tysięcy złotych. Jest to ogólna pula, no prawdopodobnie względem oczekiwań mieszkańców czy potrzeb jest to troszeczkę no mała kwota, bo jeżeli Państwo widzą, że 210 tysięcy podzielimy, że dla jednej jednostki to jest 50 tysięcy, dla drugiej 70, dla trzeciej 90, to też można sobie uzmysłowić, że niezbyt też duże zadania z tego zrealizujemy, prawda? Więc takie podstawowe jakby potrzeby, jakiś remont boiska, przeważnie tego typu zadania. W Kańczudze na przykład była taka inicjatywa z klubu sportowego, 2 lata temu złożyli na remont trybun, ale nie przebili się, nie uzbierali takiej po prostu takiej puli głosów. Wtedy bodajże Łopuszka Wielka ponad 1000 głosów uzbierała i ten ich projekt finalnie wygrał. Według naszego tutaj jakby systemu, który w Kańczudze został uchwalony, projekty zadań do budżetu obywatelskiego muszą dotyczyć zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych bądź zadań należących do kompetencji miasta i gminy z dziedzin takich jak budowa, modernizacja ulic, chodników, parkingów i oświetlenia, budowa, modernizacja obiektów służących uprawianiu sportu czy rekreacji, na przykład boisk, placów zabaw, a także wyznaczonych tras turystycznych lub nordic walking, modernizacja, remont budynków użyteczności publicznej, urządzenia takie jak ławki, przyrządy do ćwiczeń czy zabawy. A więc tego typu, powiedzmy, zadania, jeżeli uważamy za stosowne, to między innymi możemy zgłaszać. Chciałbym przedstawić Państwu, jak wygląda formularz zgłoszeniowy propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Kańczuga. Żeby Państwo mieli taką podstawową wiedzę, jak taki wniosek wygląda, a więc na wstępie dane zgłaszającego i propozycje zadań, adres zamieszkania, dane kontaktowe, podstawowe informacje o projekcie, proponowana lokalizacja projektu, rodzaj projektu, budowa czy modernizacja,
szacowany koszt zadania. Kolejna rubryka. Tutaj opisujemy opis projektu wraz z uzasadnieniem, a więc dlaczego chcemy, żeby ta inwestycja w Kęczuce powstała, jak ona ma wyglądać, co to za zadanie. Również jakieś tam dodatkowe techniczne informacje, jeżeli mamy jakąś wiedzę specjalistyczną. I tutaj jest nasz podpis, wyrażenie zgody na udostępnienie informacji, że pan Jan Kowalski zgłosił, więc musimy na to wyrazić zgodę, żeby taka informacja po prostu publiczna poszła. I do tego jest taka lista, gdzie się mieszkańcy podpisują, imię, nazwisko, adres i podpis. I jeszcze wracając do takiej listy, gdzie się podpisuje, są różnego rodzaju inicjatywy i czasem są listy, gdzie państwo udzielacie poparcia, gdzie jest imię, nazwisko, adres i podpis, a czasem są listy, gdzie jest imię, nazwisko, adres i PESEL. I czasem są osoby, boją się podpisać, a ja panu nie podpiszę, bo tu jest PESEL i tak dalej, może w cudzysłowie na mnie weźmiecie pożyczkę. To w zależności, jakie są regulaminy, jakiego rodzaju są to zadania i czy na tym nie są obrysy ustawowe, tak są konstruowane listy. Najprościej mówiąc, jeżeli jest to, ostatnio w Kęczudze była inicjatywa Chronimy Dzieci w Szkole, gdzie każdy, kto uważał za stosowne podpisać się pod tym, żeby rodzic miał kontrolę nad tym, co będzie ewentualnie w szkole ze światopoglądu uczone jako przedmiot tak jakby dodatkowy, to mieli możliwość podpisać się na tej liście i to dotyczyło również tam PESEL-u. Jak ktoś mnie nieraz pyta, dlaczego trzeba PESEL wpisywać, to ja opowiadam w ten sposób. No bo gdyby, przynajmniej w mojej takiej ocenie, gdyby było tak, że tylko imię, nazwisko i adres, to nie jeden w cudzysłowie wesołek by się trafił, który nawet by nie przyszedł do pana, do pani, tylko by sobie na przykład po domofonach w blokach szczególnie przeszedł, spisał wszystkie adresy z domofonów i nikt by nie wiedział, że podpisywał jakąś inicjatywę. No i ktoś, kto prowadziłby jakąś zbiórkę, przyszedł sobie, mam 1000 podpisów, a ja mam 2000. Ale tak naprawdę z tych 2000 na przykład podpisów mogłoby się okazać, że 1000 osób nie wiedziało, że podpisywało, nie wiem, taką inicjatywę, żeby pomalować budynek z białego na zielony. Tak wkrótce. Dlatego jeżeli są różnego rodzaju inicjatywy organizowane i jest tam w rubryce PESEL, to nie należy się tak tego do końca bać, bo osoby, które chodzą, są w zasadzie państwu znane, bo prosi się o to kogoś, kogo społeczeństwo lokalne zna. To nie ma tak, że ktoś do Kęczugi przyjedzie z Warszawy czy z Rzeszowa i powie, szanowna pani, ja zbieram pod daną inicjatywę, tylko jest jakaś akcja społeczna i próbują dotrzeć do osób, które się powiedzmy z danym tematem utożsamiają i proszą o wsparcie. No i osoby mają możliwość po prostu albo podpisać, albo nie. Nikt do niczego nigdy nie jest przymuszany. Więc nie do końca należy się bać, a to że jest w jednej liście obecności PESEL, a w drugiej nie ma, no to już jest uzależnione po prostu od określonych regulaminów czy od obwarowań prawnych. Ja bym puścił tą listę państwu, żeby sobie państwo zobaczyli, jak wygląda, żeby państwo mieli wiedzę. Każdy z państwa, który miałby jakiś pomysł, inicjatywy, którą chciałby zrealizować na przykład na terenie naszego miasta czy na terenie konkretnego osiedla, to ma taką możliwość. Można złożyć jeden wniosek, można złożyć 30, oczywiście jedna osoba, jedną propozycję. Ale będzie na przykład taki rok kalendarzowy, że 8 mieszkańców pomyśli sobie o jakiejś konkretnej inicjatywie i niezależnie od siebie zgłosi 8 propozycji, no i później jakaś tam, załóżmy, propozycja zostanie wybrana. Także proszę sobie przejrzeć, żeby między innymi wiedzieć, jak wygląda taka lista zgłoszeniowa.
Jeżeli już zostaną te zadania przez nas zgłoszone jako propozycja do budżetu obywatelskiego, to wtedy komisja wypełnia taką kartę analizy. I w tej karcie jest metryczka projektu, numer projektu, lokalizacja, tytuł projektu, analiza kompetencji wypełniania formularza zgłoszeniowego, tak bądź nie. Wszystko jest dokumentowane, jest później do wglądu, jest podpisane przez komisję, która zajmuje się weryfikacją zgłoszonych po prostu propozycji. Jak już komisja wybierze dane zadanie i wpisze, czy to do części pierwszej, czy to do części drugiej, czy do części trzeciej, jest wydana taka karta do głosowania. U nas jest to załącznik numer 4. Lista zadań, a więc, Szanowni Państwo, zostaje wpisany numer zadania, nazwa zadania i tutaj stawiamy krzyżyk, że jesteśmy zadanym zadaniem. Imię, nazwisko osoby, która popiera taki wybór, no i podpis i data. I na przykład będzie, no to jest taki wzór, bo ona będzie miała, załóżmy, 3 rubryki i będzie Kańczuga, na przykład remont ośrodka kultury. Łopuszka Wielka będzie, nie wiem, budowa remizy, a załóżmy Pantalowice będzie, nie wiem, dotyczyła, nie wiem, remontu na przykład szkoły. No i Państwo spośród tematu, który nas interesuje, wybieramy, nie wiem, Kańczugę, Pantalowice czy Łopuszkę Wielkę. I ważne jest, że oddajemy tylko jeden głos. Nie może być tak, że będzie karta do głosowania i oddamy krzyżyk na jakieś zadanie w części pierwszej, na jakieś zadanie w części drugiej i na jakieś zadanie w części trzeciej. Oddajemy tylko jeden głos na jedno konkretne zadanie. A więc jeżeli wybieramy jakieś zadanie w Kańczudze, to skreślamy Kańczugę. Jeżeli Żuklin, to Żuklin. Jeżeli Sieteż, to Sieteż. Także to warto o tym pamiętać. Bo czasem jest tak, że osoba, która zgłosiła wniosek i to zadanie zgłoszone przez indywidualnego mieszkańca, załóżmy, przeszło, ta osoba ma wiedzę, no i najbardziej tej osobie zależy, żeby to przeszło. Drukuje sobie karty, ich odwiedza mieszkańców, przedstawia propozycje, prosi o poparcie, że to jest dla, że Szanowni Państwo, miałem taki i taki pomysł, dla dobra ogólnego zbieram. I wtedy po prostu, jak się mieszkańcom dana inicjatywa podoba, podpisują to. Jeżeli będziemy mieli więcej głosów niż zadanie z danej miejscowości, na którą też na pewno mieszkańcy głosują, to wtedy po prostu mamy szansę, że to będzie realizowane. No, zdarzają się takie przypadki, bo każdy ma prawo oddać głos na zadanie, jakie uważa za stosowne. Nie każdy z Kańczugi poprze zadanie z Kańczugi, a na przykład uśmiechnie się do sąsiada z Żuklina i jemu, powiedzmy, pomoże i ten głos pójdzie na Żuklin. Więc ktoś mieszkający w Kańczudze może zagłosować na zadanie na przykład z określonego sołectwa. Czy to będzie Rączyna, czy Pantalowice. Nie ma obowiązku, że to ma być tylko i wyłącznie, jak jesteśmy z Kańczugi, to oddajemy krzyżyk na Kańczugę. Liczy się tylko jeden głos postawiony przy konkretnym zadaniu. Wiadomo, że patriotyzm lokalny no, powinien być taki, że jeżeli widzimy, że mamy coś realizować w Kańczudze, to fajnie by było oczywiście tą inicjatywę poprzeć, tak? Jest to tak, powiem kolokwialnie,
taki trochę etap sportowy, bo trzeba sobie troszeczkę trudu zadać, trzeba mieć jakiś pomysł, później ten pomysł zgłosić i mieć nadzieję, że zostanie jakby zakwalifikowany, no i później, że uda się nam po prostu zmobilizować naszych mieszkańców i przedstawić, że dane zadanie, które żeśmy zgłosili, jest ważne. Oczywiście, jeżeli jesteśmy zorganizowaną grupą i wpadliśmy wspólnie na jakiś pomysł, na przykład koło gospodyń wiejskich chciałoby dla nich jakąś ważną inicjatywę, to jest to grupa zorganizowana pań i pracują wspólnie, że będzie zbierać powiedzmy 15-osobowe podpisy, mogą sobie szybko poradzić na przykład w Kańczudze, mogą również odwiedzić sąsiadów w Żuklinie, poprosić o podpis w Pantalowicach, wszędzie tylko, gdzie jest to możliwe na terenie naszego miasta i gminy Kańczuga. Więc ja to tak troszeczkę uważam, że jest to takie trochę taka rywalizacja sportowa, bo też kto szybszy, ten lepszy, bo zdarzało się wcześniej, że no ktoś na przykład do mnie przyszedł, bo było takie zadanie zgłoszone, ja go nie zgłaszałem, nawet nie miałem wiedzy jako przewodniczący, że zostało zgłoszone. No i w zasadzie w ostatnim momencie ktoś do mnie przyszedł i ja mówię, no nie wiedziałem nawet, że mamy i podpisałem już komuś innemu. Także czas najważniejszy jest też szybkość, żeby po prostu od razu, gdy już jest ten termin, można od dzisiaj głosować, żeby na przykład dzisiaj czy na drugi dzień odwiedzać mieszkańców i rozmawiać i prosić. Bo więc my wtedy też wiemy, że co powstanie. Można na etapie propozycji do budżetu wspólnie coś skonsultować, że szanowni państwo, jest możliwość zgłaszania propozycji do projektu budżetu. Co byście widzieli w tej Kańczudze? Czego nam brakuje? Nowego by było zrobić, co by trzeba było. Więc ważne są już rozmowy na takim etapie projektowania. I to jest właśnie formuła tego budżetu obywatelskiego, że mieszkańcy mają namiastkę tej możliwości zgłoszenia propozycji, którą samorząd ma później wykonać. To nie jest tak, że mamy odgórnie coś robione, Tylko sami żeśmy się na coś zdecydowali, sami żeśmy zabiegali i udało nam się po prostu uzyskać odpowiednią liczbę głosów. Ja jeszcze tutaj przedstawię państwu, jak taka karta do głosowania wygląda. To jest też bardzo, bardzo, bardzo ważny dokument, żeby wiedzieć, jak mniej więcej to wygląda. To będzie 2-3 rubryki, bo jak będzie na przykład Kańczuga, jakieś inne miejscowości z tym jednym zadaniem, to będzie po prostu szerzej. Także prosiłbym, żeby sobie to przejrzeć. Ktoś kiedyś, jak państwa odwiedzi, to tak mniej więcej ta karta będzie wyglądała. Tu będą wpisane zadania zgłoszone, miejscowość, numer. Na jedno zadanie, tak. Na przykład. No, załóżmy, że wpadamy na pomysł, że chcemy wybudować grzybek taneczny i wszyscy głosują na grzybek taneczny. To była taka propozycja, i ten grzybek będzie wyparł. Ja bym był za tym, żeby był. Tak, na świeżym powietrzu. Jeżeli mają państwo jakieś pytania odnośnie tego budżetu obywatelskiego, to bardzo serdecznie proszę o pytania. Że mają państwo jakieś pomysły już? Można myśleć o pomysłach. Także widzimy, że w zasadzie termin zgłoszenia propozycji do budżetu rozpoczął się 17 do 4 września łącznie. Możemy zgłaszać propozycje do realizacji budżetu. Także warto pomyśleć, czy w swoim gronie porozmawiać, czy ktoś indywidualnie jak złoży, bo prawdopodobnie no, część mieszkańców nawet nie wie, że funkcjonuje w Kańczudze budżet obywatelski i że można tego typu propozycje zadania inwestycyjnego po prostu złożyć. A więc jakieś miejsce rekreacji, jakiś plac zabaw. Basen to już nie jest w ramach budżetu. Zbyt duże koszty. Woda.
Drugim jeszcze jest taki jeden element, gdzie w zasadzie mieszkańcy mogą sobie decydować, to są fundusze sołeckie. Są samorządy, gdzie fundusze sołeckie obowiązują i to Rada Sołecka, mając na określoną pulę pieniążków, podejmuje uchwałę na zebraniu i sama podejmuje sobie zadanie, jakie chce w danym sołectwie wykonać. W zasadzie to są dwa elementy tak zwanego, można powiedzieć, budżetu partycypacyjnego, gdzie mieszkańcy w jakiejś części decydują o tym, co chcieliby zrobić w swojej społeczności. A więc jest to pierwszy element, o którym rozmawiamy, budżet obywatelski, oraz na sołectwach jest to również fundusz sołecki i o tym funduszu sołeckim również decyduje Rada Miejska, ustalając określony budżet. Czyli oni mają swoje pieniądze, tak? Tak, tylko że u nas w Kęczudze nie ma. Jest tak, że po prostu Rada Miejska nie wyraziła zgody, żeby w sołectwach był fundusz sołecki. Dla każdego sołectwa, jakie mamy. Żadno nie ma, tak. Chociaż można podjąć taką decyzję, aby był fundusz sołecki i każde sołectwo, nie wiem, miało kwotę, załóżmy stricte strzelam 30 tysięcy na swoim koncie i coś się stało, podejmują decyzję jakoś, powiedzmy, to u nas to nie funkcjonuje. Jedynym, znaczy na pewno z perspektywy funduszu sołeckiego jest to ważne, bo każde sołectwo te środki finansowe ma, a budżet obywatelski, no to jest taka trochę forma rywalizacji sportowej, bo startuje Kańczuga, startuje Pantalowice, startuje Łopuszka Wielka, a dostaje tylko jeden, ten, który do swojego pomysłu przekonał jak największą liczbę po prostu mieszkańców. Więc zdarzały się takie sytuacje, osobiście uważam, że nie było to do końca sprawiedliwe, że na przykład w części pierwszej było trzech rywalizujących ze sobą, w części trzeciej też na przykład trzech, a w części drugiej był tylko jeden podmiot. Więc w zasadzie wystarczyło, że to zadanie zebrało głos od osoby, która to zgłosiła i od, nie wiem, najbliższego sąsiada dwa głosy i było zadanie, a inni, którzy uzbierali 1000, przepadli, bo ktoś miał na przykład 1050. Więc osobiście uważam, że to też tak troszeczkę powinno być inaczej sformalizowane w przepisach, że wtedy zadanie się, nie wiem, wyłącza, a te pieniążki się rozdziela na te dwa jakby elementy, że tutaj się dokłada pieniążków, ale wtedy, jeżeli realizujemy, to wszyscy realizujemy, a nie żeby jeden podmiot jakiś był. Znaczy jest to osobiście moje zadanie, bo moje zdanie, tak wydaje mi się, że to by było najsprawiedliwiej. Bo przynajmniej jest zdrowa rywalizacja dla wszystkich. Także tak pokrótce to by było z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że tam kilka ważnych zdań Państwo zapamiętali z tego tematu. Jest to ważne dla nas, bo o budżecie obywatelskim w zasadzie się tak nie rozmawia, nie rozmawia się z mieszkańcami, ludzie nie wiedzą, że coś takiego funkcjonuje jak budżet obywatelski. Że jest jakaś wydzielona suma pieniążków i w ramach tego można coś zrobić. W ramach budżetu obywatelskiego, no w tym roku będzie, wiem, że w Żuklinie ma być realizowana inwestycja budowa Grzybka. Mieszkańcy Żuklina rok poprzedni złożyli sobie taką propozycję, żeby tam powstał Grzybek i udało im się po prostu w tej rywalizacji uzyskać w swojej grupie jakby najwyższą liczbę głosów i będzie zadanie za tą zapisaną kwotę pieniążków realizowane na terenie Żuklina, no a w innych miejscowościach, które wygrały, też innego rodzaju zadania. Także z mojej strony byłoby, Szanowni Państwo, na tyle. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. Jeśli będę znał odpowiedź, to bardzo chętnie Państwu odpowiem. Chciałbym powitać nasze panie z Koła Gospodyń Miejskich i Wiejskich w Kęczudze, panią przewodniczącą Ewę i panią Justynę. Panie poprowadzą dla państwa warsztaty rękodzielnicze. Mają na pewno jakiś fajny pomysł, który się państwu spodoba. Ja teraz zapraszam państwa na wystawę pana Marcina Sobczaka.
jak już wspomniałem, od 2019 roku jest stałym współpracownikiem Gazety Jarosławskiej. Zajmuje się szkicami historycznymi, sakralnymi, także zapraszam. Można z panem Marcinem porozmawiać, może jakiś autograf, może jakiś szkic narysuje, także zapraszamy serdecznie.